Halo, cześć, witajcie, z tej strony Ebran, to kolejny odcinek z Fortnite'a i dzisiaj ogarniemy sobie najnowszą aktualizację do gry, która dodaje nam naprawdę kilka fajnych rzeczy. Pomijając samochody, które mogą zamienić się w monster trucki, to dodali kilka nowych przedmiotów oraz mityczny wysysak do liści, więc dzisiaj sobie wszystko ogarniemy. Przepraszam, że przychodzę z jednodniowym opóźnieniem, ale no powód dowiecie się w odcinku, ale naprawdę jesteśmy zaangażowani w kilka naprawdę fajnych projektów, więc wydaje mi się, że warto jest po prostu czasami sobie opóźnić przegląd update'u jeden dzień, aby właśnie w takich projektach uczestniczyć. No ale o tym oczywiście w dzisiejszym odcinku wam powiem. No i zagramy naprawdę mocną gierkę. Wiem, że się ostatnio wkręciliśmy trochę w arenę, ale jak wiadomo, nową aktualizację trzeba sobie ogarnąć na casualku, więc dzisiaj casualkowy odcinek, ale od kolejnego oczywiście już znowu będą areny, ale już oczywiście nie przedłużając, przejdziemy sobie do tak zwanego intra, czyli przypomnięcie o subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, oraz o zlajkowaniu filmu, co tutaj aktywniejszy widz jakby mógł zostawić, to byłoby spoko. No i oczywiście przed samym odcinkiem zróbmy sobie przegląd sklepu. A jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, może kupujecie super anima pakiet, albo anime pakiet, no to docenię kodzik Ebran w sklepie Fortnite, wiadomo, recytuje się za 2 tygodnie, można sobie sprawdzić, czy jest wpisany. No i słuchajcie, dzisiaj jest kolejny pakiet, jest pakiet kolesia o niku Leleo, a skoro nie mamy pojęcia, kto to jest Leleo, to jest tylko jedno wytłumaczenie. Jest to influencer hiszpański, ponieważ w Hiszpania, to jest jedyny region poza angielskim, który dostaje te paki, wiecie, te takie influencer paki, ponieważ hiszpański rynek jest ogromny, więc wiecie, jak na przykład były skiny Ninja, czy tam Laclana, którzy wiecie, mówią po angielsku, no to potem był skin Grefa, prawda, z Hiszpanii. I teraz są jakieś lokery ludzi, których nie znamy, więc prawdopodobnie właśnie też możemy mówić o Hiszpanii. No i on sobie wziął anime ziom Orina normalnie, więc jakbyśmy mało mieli pakietów anime, a oczywiście jest jeszcze ten pakiet, który właśnie widzicie na ekranie, ten anime pakiet za 2200, no to słuchajcie, mamy jeszcze tutaj Orina sobie w zestawie. Ja w ogóle ten zestaw mam za 200, bo mam lotnię, ale czy ta lotnia, tej lotni nie biorę, ale jest łopata do niego. To malowanie jest actually naprawdę fajne, to malowanie jest w porządku, takie piksele lecą, takie heksagony w sumie lecą, no nie? Takie fajne kolory, fajna kolorystyka jest, okej, okay. W sumie dlatego mam, nie? Chwalę, bo mam, jak to mówią. Icebreaker, no jest spoko, jest dosyć spocony kilowkiem, no i sam skin Orin jest też niczego sobie. O, strasznie mi Zeldę przypomina ten skin, nie wiem czemu. Prawdopodobnie jestem po prostu głupi. Ale oprócz tego mamy Infinity, czyli budżetowy Galaxy. Gdzie nie ma skinu Galaxy, to może sobie taki, to jest sobie taki Rift, no nie? A i tam w ogóle z boku są takie Rifty latające. Nigdy się nie przyglądałem, ale całkiem okej. Skin Eternal Zero za to jest całkiem fajnym malowaniem, takie rozbite szkło, nie? Całkiem spoczko wygląda. Oprócz tego Echo jest całkiem spoczko skinkiem dzisiaj. Te Blady są całkiem okej. Lotnia jest całkiem fajna, całkiem fajna. Nowe słowo w odcinku. Oprócz tego, never gonna give you up. O, to. A nie będę puszczał za bardzo tej piosenki, bo wiadomo, że prawa autorskie. Oprócz tego, Toasty jest spoko emotką. Takie ten, grzanie tych marshmallow. Wiem, że jest kilka animacji. Nie musisz tego palić, ale chyba, że faktycznie udało się upiec te marshmallow, nie? No tak czy inaczej, jak widać, mi się nie udaje. No i chyba jest ostatnia szansa na ten, o kurde, ty, on jest przeceniony, co jest? Ty, ale że jest przeceniony, co to? A jak ktoś kupił wcześniej, to co? Stracił pieniądze? Ty, co jest normalnie? Faktycznie jest tańszy, 80 zł teraz. No nieźle. Także słuchajcie, tak się prezentuje dzisiaj w sklepie, ja was zapraszam na przegląd update'u, nowego update'u. Mam nadzieję, że będzie dobry. Zobaczymy w odcinku. Miłego oglądania. No dzień dobry, drodzy widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku z update'u wczorajszego. Przepraszam, że jestem po raz kolejny z jednodniowym opóźnieniem, ale jeżeli ktoś był na live'ie, to wie, że cały wczorajszy dzień odsypiałem, ponieważ miałem strasznie dużo ostatnio wyjazdów, ponieważ zaangażowałem się w kilka naprawdę mega fajnych projektów, o których mam nadzieję będę mógł wam opowiedzieć w niedalekiej przyszłości, ale no jest grubo, tylko tyle mogę powiedzieć. A dzisiaj ogarniemy sobie update, w którym zostało dodanych naprawdę sporo fajnych rzeczy, aczkolwiek niektóre jeszcze nie są dostępne w meczach. Byczku, słuchaj, no trochę mamy problem. Aj, no i dzisiaj odcinek wyjątkowo nie jest na arenie, ponieważ, tak jak mówię, no planuję cały ten sezon sobie pyknąć na arenie. Już kilka tam odcinków było, 1, 2 czy 3. Nie no, chyba 2 albo 3, coś takiego z areny, błagam. Dziękuję, o Jezu, dobra, oczekiwałem jednego fraga z tej wymiany, a tutaj proszę bardzo, udało się zgarnąć 2. Ale jak wiadomo, wyjątkowe odcinki nie z areny będą z update'ów, prawda? Ponieważ nie mam pojęcia, czy te nowe pojazdy i nowy mityk może być na arenie, więc dzisiaj sobie polecimy z jednym casualem. Albo z 2, albo z 3, zależy jak mi pójdzie, ale mam nadzieję, że w miarę okej. No i słuchajcie, pojazdy działają tak, już sobie mały reset zrobiłem, że występują na mapie opony, które można narzucić na pojazdy. I to jest w sumie całkiem spoko opcja. Na pewno te opony będę chciał przetestować pod jednym kątem, ale to... Typie, myślałem, że na mnie wyskoczysz. Naprawdę? Czy ja muszę podmienić ścianę? Czy ja muszę cię pyknąć?
Okej, okay, dziękuję bardzo. Żegnam. Dobra, fantastycznie. O, mamy niebieska tego. Niebieskiego SMG. Dawno go nie używałem, bo w sumie używaliśmy tylko tego Primala. Także słuchajcie, dzisiaj ogarniemy sobie opony oraz nowego mityka. Są jeszcze łuki, ale o tych łukach może zaraz. Ale że ludzie się tu podjeżdżają. Siema. Dobra, koleś jest obity. Niestety się zabudował, ale dojedziemy go na szybko. Pani Ghoul Trooperko, no gdzie? Gdzie ona jest? Tutaj, elo. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Oj, proszę bardzo, mamy ten. Mamy Monster Trucka tutaj z oponami, ale zanim sobie je przetestujemy, tutaj gdzieś słyszałem słyszałem gdzieś akcję. Chyba w tym budynku? Gdzie słyszałem strzały, więc nie chcę też bejtować ich, bo mi, wiecie, przebiją mi opony albo mi coś złego zrobią. Dobra, słyszę typa w budynku. Witam, pani Aura. Siemka. Typie, bo nie mam czasu. O kurde. O, będzie dedek, Nie, proszę. Let's go. O mój Boże, Jezus Maria. Aura to jednak aura. Aura potrafi strzelić raz, a dobrze, co? Dobra, zabudujmy sobie tutaj ścianami. Wyleczmy się i zaraz sobie polecimy. 6 fragów z Lazy Lake, całkiem spoko. Aczkolwiek oczekiwałem troszeczkę więcej, patrząc po tym, ile tutaj osób poleciało. Bo dosłownie jak leciałem, jakby wiecie, szybowałem tutaj na Lazy, to pół lobby widziałem, a niestety tutaj tylko 2 osoby. Ten niestety pojazd jest wyłączony z użytku. No ale 6 fragów też okej, no nie. Możemy sobie wziąć tego Monster Trucka, którego widzimy tam dalej. Nie ma tu niestety skrzynek. Troszeczkę unlucky. Możemy sobie zawsze wziąć tak. Możemy sobie tak. Nie postawiła mi się ta ściana. Nie ma problemu. A raczej schody. Dobra, lecimy po Monster Trucka sobie go przetestować. No po prostu on chyba działa tak, że opony są mocniejsze. Można jeździć w terenie i chyba jesteś bardziej jakby stabilny, prawda? Zaraz sobie to wszystko ogarniemy. Weźmiemy sobie trochę maców, bo w ogóle nie mam. Mam 6 fragów, a w ogóle nie mam maców. I czy typ jest w wodzie? Tak, typ jest w wodzie. Dobra, czekajcie. Podjedziemy sobie go. A podjadę go w sumie, chłop do mnie w ogóle, nie wiem, chłop łódki, znaczy nie łódki, tylko, ała. Chłop jest strzał, tylko sobie łowi. Siema, dobry. Kolego, oj. Nie, nie, naprawdę, naprawdę. Dedek w pierwszej. Ty, w ogóle, ty czekajcie, ja go mogę wyedytować, siema, okej. Okay. Let's go, fantastycznie. Naprawdę ktoś do mnie jeszcze strzela. No tak, w sumie z samochodu dostałem raz, no nie, dobra, wylećmy się na spokojnie. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj Primal Rifle'a. No, szkoda, że nie pompa, co? Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie tak, tak, weźmiemy sobie Primal. Tak. No! No Jezus, nigdy nie mogę podnieść tego, co chcę podnieść. Primal Rifle, fantastycznie. Dobra, czyli 8 osób tutaj faktycznie było na Lazy. To jest całkiem spoko wynik, tylko nie mam pojęcia, gdzie ten typ jest. Czy on do mnie strzelał z Lazy? Prawdopodobnie uciekł, bo wątpię, aby już bym raczej podjechał, no nie? Weźmiemy sobie macy, weźmiemy sobie skrzynek, fantastycznie. Ała, naprawdę? A skąd ja dostałem w ogóle? Stąd? No nie gadaj! Ty, bez skidu, tak ja dostałem przez drzewo? Co jest? Już byłem za drzewem. Albo mi się tak wydawało. Więc już mam może jakieś mylne pojęcie. Koleś ma biało w ogóle, co jest? Dobra, podjeżdżam go. Proszę, nie strzelaj do mnie, nie chcę dostać głowy. Pod wodą chyba nie mogę dostać głowy, co? Dobra, typie, podjeżdżam cię. Nie ma czasu. No time to myślenie. Siema. Ale koleś, ile chłop hitów przeżył, co jest w ogóle? Fantastycznie, dobra. Polecimy sobie dalej. No i słuchajcie, 8 fragów, bo sprawdziliśmy już niby nowy pojazd, ale zaraz sobie nim pojeździmy. Tylko ten nowy pojazd mi chyba... Ja pierdzielę, naprawdę? Ten nowy pojazd został tam z tyłu, prawda? Zaraz sobie go odbierzemy. Ale słyszę tutaj jeszcze walkę. Czy ja naprawdę wyjdę z pierwszej miejscówki z 9 fragami? Z 10, bo tu jest jeszcze jeden typ. Witam, pani Aura. Okej, okay, ta pani Aura to taka bardziej... I ma bardziej taki bocik, a nie pani Aura. No, to już zapomniałem. Grając kilka meczyków na ręce, odzwyczaiłem się, że są boty w tej grze. Siema, byku, nie uciekaj, dzięki bardzo, fantastycznie. No dobra, słuchajcie, wróćmy po naszego Monster Trucka. Tutaj mam wyścigówkę, to mogę sobie ją na szybko... O, mamy opony! Czekajcie, bo chciałem zawsze to przetestować. Czy można je rzucić? Można, a czy można... O, one działają jak normalne opony! O mój Boże, a czy wy to widzicie, czat? Czy wy to widzicie, co się będzie działo? Ponieważ jeszcze w tym sezonie nie było Zero Frag Challenge. I z racji, iż są opony, które można sobie rzucać pod siebie, to myślę, że jakiś skybasic mógłby być jakoś wykombinowany. Jeszcze poczekamy sobie, słuchajcie, na łuk, który może być grapplerem i wydaje mi się, że jakiś Zero Frag Challenge będziemy sobie mogli jakiś fajny zlepić. Ej, zawaliście, kurde, ten monster. Dobra, ja pierdzielę. Czy to jest naprawdę 11 osoba? Typie, zapraszam. O, nie, 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 byczku. Jestem wyżej. No ale otwórz. Ale otwórz. Siema. 92 dostał. Popcham. 27. Dobra, przebijam się po prostu. Spam z SMG-a. Spam z pompy. Znaczy spam. Strzał z pompy ostatni. Na szczęście wystarczył. Fantastycznie. No i słuchajcie. Pojedźmy sobie Monster Truckiem. Teraz następny przystanek. To będzie... Iglica.
na których nie wiem, czy jest nowy boss, czy ten boss jest po prostu jakiś zamienny, ale polecimy sobie na iglicę ją sprawdzić, tylko teraz jest taki problem, że nie wiem, czy mi paliwa wystarczy. Znaczy, paliwa mi wystarczy, tylko ja bym chciał jeździć całą grę, więc może się cofniemy tylko po szybkie paliwko, ponieważ, ja nie wiem, te opony mogą być jakieś nieśmiertelne, może pojazd jest jakiś mega wytrzymały teraz. Czy ja mogę? Podobno miał być bardzo przyczepny ten pojazd, przepraszam bardzo. Nie no, nie mogę. Epic! Znaczy, to jest moja wina, ja po prostu nie potrafię prowadzić pojazdu. Ale, liczyłem, że wiecie, będzie jakiś turbo przyczepny, ale jest okej. No najważniejsze, że można jeździć szybkimi samochodami po trawie, prawda? Więc to jest pokciam. No i słuchajcie, oprócz tego został dodany pojazd i zaraz sobie ogarniemy mityka, to zostały dodane dwa łuki do gry. Grapplerowy, no wiecie, ja jestem prostym człowiekiem, słyszę grappler, biorę grappler, no nie? Tylko, że niestety zostało mi powiedziane, że ten łuk, w sumie pytałem się na streamie, bo nagrywam to po streamie, że łuku grapplerowego jeszcze w grze nie ma. Czyli po prostu jest w plikach gry, bo wiadomo, że ja się dowiedziałem o tym łuku od ludzi, którzy jakieś tam przecieki robią. Ale jeszcze łuk, ja pierdzielę, witam kolegę z Monster Trucka. Ej, zawaliste te pojazdy, w sumie jak jest taki pojazd wysoki, to aż się faktycznie wydaje, jakby się w Monster Trucku było. Kolego, słuchaj, no jest mały przypał. Malutki, taki tyci. Że ja muszę jechać dalej. Mam jeszcze mityka do wzięcia. A stary się normalnie zabudowuje na samej górze, zapraszam. Nie buduję się żadnych, nie przebudowuję go jakoś bardzo, bo nie mam maców. To jest mój problem. Więc nie będę na razie może flexował trikiem z daszkami. Chociaż chyba kolega nie daje mi wyboru. Troszeczkę go skolapsujemy. Z minuta 30 do strefy. Ja mógłbym poczekać na jego ruch, tylko że chłop zabudował się na high groundzie i nic nie robi. Mnie tacy ludzie strasznie irytują. Chłop jest teraz nade mną. Mam te 11 fragów, no. Przydałoby się go podjechać, ale że ja nie trafiłem czegoś takiego. O. Siema, dobry. Siema, let's go. Typie, nie stój na moim dachu. Ja w ogóle otworzyłem to tylko po to, żeby zobaczyć, czy chłop się zabudował, a chłop mi wpadł do boksa. Dlatego usprawiedliwiamy ten nietrafiony strzał tym, że byłem zaskoczony. Nie mam pojęcia, skąd dostałem. Stąd. Czy to jest aktor? O, byczku, to jest aktor i to taki level 200. Bo stary do mnie wali full auto w wodzie i mnie trafił. Czajcie? Taki chłop mnie trafił. Sandwich 90, kanapka 90. Naprawdę? Dobra, będziemy, jak zwykle, aktorowy lód. 4 drewna, 1 metalu, ale przynajmniej to jest dodatkowy frag, który oczywiście liczy się. Nie wiem, jaki mamy rekord w tym sezonie, ale faktycznie możemy go pobić. Niestety jest taka sytuacja, że mam 13 fragów i muszę troszeczkę pozbierać maców, żeby w ogóle jakiekolwiek macy mieć. Jest to troszeczkę irytujące, nie ukrywam. No i tutaj właśnie teraz wiecie, teraz będę narzekał na te casuale, wiecie, jakie one są kiepskie względem areny. Oczywiście fajnie sobie zaharatnąć casuala, ale powiem wam, że się przyzwyczaiłem do tego, że mam matce za fraga i leczenie. O, że jak leczenie, to ja sobie noszę, bo do jakiegoś czasu sobie po prostu lubię wziąć te dwa po prostu sloty na leczenie, ale no przydałoby się troszeczkę matców mieć. Patrząc na to, że jest pierwszy dzień, znaczy w sumie drugi, no w sumie dalej pierwszy, bo jest jeszcze noc, więc jakby 24 godziny nie minęły od update'u. Ale, no ludzie potrafią być troszeczkę spoceni, aczkolwiek jak nagrywam po streamie, to widać, że też jest sporo aktorów, więc tak pół na pół można by powiedzieć, prawda? Niektórzy się pocą, niektórzy się nie pocą. Wydaje mi się, że też dużo osób na początek jakieś aury i TP już ubiłem sobie na lazy. Więc jest okej, spróbujemy znaleźć tego mityka. Nie no, ten pojazd jest bardzo przyczepny, to trzeba przyznać. Siema byczku, co tam u ciebie słychać? On trochę przestraszony chyba, nie jest przestraszony, leci. Stary leci do góry, nawet mi zrobił daszek, nie ma problemu, hej. Ale słuchaj, orientuj się kolega. Bo to, że mnie zabudowałeś, nie znaczy, że ja po prostu nie wyjdę przez to. Siema, dzień dobry, dziękuję bardzo. Co ty masz? Od każdego teraz sprawdzam, czy nie ma mityka, bo koleś poleciał od tamtej strony. No minus jest, słuchajcie, taki, że tam się już się powoli strefa zamyka, więc będę musiał się pośpieszyć. Kolejny typ w ogóle, który nie miał maców. I to jest tragiczne, bo ja jedyne w sumie jak mogę przegrać, to albo, że ja nie trafię strzała, a koleś trafi. Albo właśnie przez brak maców, który sobie muszę naładować, no bo nie chcę. Powiedzmy sobie szczerze, jak robię przegląd sezonu, to znaczy przegląd nie sezonu, tylko update'u, to przydałoby się mieć jedną gierkę dobrą. Nie mam pojęcia, gdzie jest mój Monster Truck. Fantastycznie, już go widzę. Miałem nadzieję, że jakoś daleko nie odjechał, albo że mi nikogo nie ukradł, ale nasz Monster Draczek jest. Fantastycznie. Widzę w ogóle budowlę przede mną. Także jest okej. Stary w ogóle na łódce jedzie. Co się dzieje? Stary jedzie na łódce, a tu wody nie ma. Ktoś do mnie strzelił. Nie mam pojęcia. Siema, byku. Ty do mnie strzeliłeś. O, ma shockwave'owy łuk. Shockwave'owy łuk akurat bym sobie ogarnął. Czy on się nie shockwave'ował? Czy to jest jakiś inny typ? O! O mój Boże, powiedz, że to jest ten...
Czyszczarka ta mityczna. Błagam, powiedz. Ta dmuchawa do liści, czy jakkolwiek to wygląda. Please. Koleś w ogóle ma pompę mocniejszą, to jest niedobra informacja. Bo to jest informacja, że mogę zginąć na strzała. Zabudowałem go. Tylko on ma schody, więc to jest niekorzystne. Siema, dobra, let's go, mam go. Siema, żegnam, dzień dobry. Tak, on ma! O mój Boże, recycler! Nigdy się tak nie cieszyłem na widok najgorszej chyba rzeczy, jaką mogli dodać. Czyli, nie wiem, dodali recycler i tak w sumie nikt nie pytał. Każdy stwierdził, że jest bardzo słabe, to dodali mityczny. Dzięki, Epic. To są właśnie te rzeczy, których gracze potrzebują, no ale dobra, spróbujemy przynajmniej jedną osobę sfragować. Wiecie, nie ma co testować tej broni jakoś mega dużo, bo już nie ugraliśmy cały mecz tam kilka odcinków temu, jak ten recycler wyszedł. Teraz po prostu została dodana opcja mityczna, więc raczej nie ma co za bardzo testować, ale zawsze sobie go możemy ogarnąć, wiecie, tak przynajmniej, żeby mieć, no nie? Siema byczku, czy on właśnie wyjął... Czy on wyjął wędkę? To jest dźwięk wędki? Hejka, czekajcie, z recyclera? Let's go! No bardzo, przetestowany. Ej, nie wiem, ile on walnął za 70? W sensie, nawet jak ten recycler walnie za 70, no to chyba dużo lepiej po prostu z pompy walnąć, nie? Tym bardziej, że on jest po prostu bardzo niecelny. Ale wiecie, co tam. Czy ja właśnie użyłem... Jezus Maria, czy ja użyłem pocisku, którego wyzbierałem? Zawsze mi się mylą przyciski, którym się zbieram, którym nie. Nie ma to znaczenia, nie ma najmniejszego problemu. Czy ja mogę w ogóle wjechać pod taką górę tym? Czy ja mogę wjechać? Mogę, i to na chillku. Ja pierdzielę, jak to jeździ, ty, ej! Ciekawe, czy pod tą górę, tą taką największą górę by to wjechało. Siema. 80! Ej, nie jest takie złe! To naprawdę nie jest takie złe, ty. Znaczy, jest fatalne. Let's go. Davis się po prostu tego troszeczkę nie spodziewał i miał biało. Ej, no 80 charatność to nie jest aż taka zła broń, jaka była wcześniej. Wcześniej nie wiem, ile ona była. Ona chyba była 40, jak testowałem chyba niebieską. Nie chcę przesadzić, bo możliwe, że teraz mi się już coś myli. Ale wydaje mi się, że możliwe, że biła... możliwe, że biła 40, coś takiego. No 70 to jest już w porządku. Coś tam możemy zrobić. Wyobczajmy sobie, znaczy nie obczajmy, tylko wyczyścimy sobie drzewa. A no i właśnie wszyscy mówili po tym jednym odcinku, że można recyklować matsy. W sensie jest postawione budowle. No i faktycznie można, zgadza się. Aczkolwiek jakoś tak odruchowo, jak chcesz matsy, to po prostu idziesz, wiecie, po normalne jakieś takie kamienie, drzewa itp. Niż po takie, wiecie, budowle gracze. Jakoś to jest nieintuicyjne dla mnie. Ale jest okej. Teraz przynajmniej mamy pierwszy movement item, czyli łuk. Ale no powiem wam, że Jezus, jak wyjdzie łuk z grapplerem. I co najlepsze, ten łuk z grapplerem ludzie mówili, że będzie można ogarnąć od jakiegoś NPC-ta w sklepie. Więc cieszmy się nowymi miejscówkami, póki możemy, ponieważ jak tylko wyjdzie grappler, będę latał na jedną miejscówkę z grapplerem. Jak to było chyba w sezonie, którym to był drugi? Albo trzeci? Chyba coś takiego, no nie? No pamiętam Skye na szarku, to było coś pięknego. Jezu, myślałem, że to gracz, a to jest kura. A nie, to jest gracz, ja pierdzielę. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Ej, myślałem, że to jest kura i mam nagle wyjął pompę. Siema, ała, naprawdę? Byczku, nie, nie, nie. Nie tędy droga, nie tędy droga. Złoty łuk w ogóle, explosive. Czekajcie, musimy sobie pójść trochę dalej, żeby sobie tego meda użyć. Siema, medkit. Nie wiem, czat, szczerze mówiąc, jeden frag wydaje mi się, że z tego mityka nowego mi wystarczy. Więc sobie raczej go podmienimy, mamy tu w ogóle jeszcze złotą pompę. Ja chyba po prostu wezmę dwa sloty na leczenie. Weźmiemy sobie, czekajcie, weźmiemy sobie tak. Weźmiemy sobie tak i weźmiemy sobie tak. O, fantastycznie. Dobra. Ekwipunek, jak to mówią, zmanagemowany, więc mamy tutaj shockwave łuk. Mamy złotą pompę, mamy skarka, mamy dwa itemy na leczenie. Wiecie, nie chcę przegrać tej gry, dlatego biorę dwa itemy na leczenie. A powiedzmy sobie szczerze, mityczny wysysak do liści, czy jakkolwiek to wygląda, jest, no, dalej taki, że nie będę go używał. Ale, no przynajmniej jest, wiecie, trochę lepszy, jest za 80, no nie? Tylko trzeba podejść na dosyć blisko, żeby z niego trafić. No to już lepiej z pompy bić. Ale to czat, jeżeli jest Spire Assassin recycler, to znaczy, że już nie ma tej pompy dla wykrętów mitycznej? Siema, byku. Jak to w ogóle teraz działa z tą pompą? No bo w sumie to jest ten sam boss chyba, tak? W Spire Assassin. Chyba, że są dwa bossy na miejscówce. Ha! Czekajcie, najpierw może wyczyścimy tego typa, bo delikatnie mówiąc, chciałbym go docisnąć. Ktoś w ogóle mnie podjeżdża od góry, to jest troszeczkę lipa. Musimy sobie wyjść na spokojnie. Koleś, aha, koleś uciekł po prostu. Naprawdę? Koleś uciekł? Podjeżdża, po czym ucieka? Dobra, to przynajmniej podjadę tego na dole. Siema, byku. A to jest moje w ogóle, halo? On gdzieś przeładowywał coś, tutaj. Typie, nie uciekaj mi w moich budowlach, no halo. Ja pierdzielę. Tak zapobiegawczo troszeczkę gram, tylko dlatego, żeby tego nie przegrać, bo nigdy nie wiesz, kiedy dostaniesz za 150, a no nie mam 200 HP, więc
wolałbym nie zginąć na strzała, bo to całkiem fajna gierka, bo nie dość, że ogarnęliśmy sobie pojazd, to też dostaliśmy mityczny wysysak do liści. Nie, dobra, ten koleś raczej nie jest ogromnym zagrożeniem, więc już go podjedziemy. Bo, no, kolega widać, że panikuje troszeczkę, albo podjeżdża inny. Siema, ty możesz być za to zagrożeniem. Troszeczkę się zabudujemy, zabudujemy się wyżej. Nie, no, koleś, słuchaj. Czy ja mogę mieć przeładowaną pompkę? Dzięki. Siema. Nie, dobra, koleś nawet do mnie strzela. Hejka, dziękuję bardzo. A to ziomuś 111. Pozdrawiam, ziomuś. Ej, ty, w ogóle jest tak dobra gierka, co jest? Zaraz będę miał 20 fragów, co jest? Całkiem spoczko. Nie wiem, gdzie ten typ mi jeden uciekł. Ten, wiecie, odklejony od rzeczywistości, ale widzę coś metalowego, więc obstawiam, że on może być tutaj. Czy siedzisz z tym metalowym? Nie, tak myślałem. Do ściany nie było, ale już wolałem ją docisnąć, wiecie. Tutaj mamy kolegę. Byczku, halo. Zdążył się wyleczyć. Siema, dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie. Ty, no i mamy 20 na casualu. Okej, spokojnie. A to koleś do mnie rzucił szokwave'owym łukiem. A, to jest ta typiara, która pewnie ode mnie uciekała. Na szczęście też mam szokwave'owy łuk, wjeżdżam. Dalej troszeczkę zapobiegawczo, czat, bo nie wiem, ile można dostać z łuku złotego w głowę. Ale wydaje mi się, że dużo wolałbym nie dostać. No i słuchajcie, będziemy czekać. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o update, to oceniam go na naprawdę mega dobry. Nawet jeszcze ze względu na to, że nie ma wszystkich zmian, bo tak. Grapplerowy łuk, genialna zmiana. Spokojnie. Jezus Maria. Czasami tak nie mogę trafić z tej pompy, że to jest insane. Siema, dzięki bardzo. No ale jak już trafię, to one-shotuję. No i słuchajcie, te opony są mega dobre, bo zawsze mnie irytowało w samochodach to, że jak idziesz na jakąś dolinę. Tu jest ostatni? Tu jest ostatni, bo on gdzieś. Gdzieś się zabudowywał, tylko nie wiem, czy na parte. Ta, tutaj jest, siema. Byniu, o nie! Oh no, no! Chodź tutaj. Naprawdę? Ty nie wiesz, co się dzieje. Ty naprawdę nie wiesz, co się dzieje. Dobra, myślałem, że go to zabije. No spokojnie. No dobra, już nie będę musiał nic robić. Koleś po prostu gdzieś biegnie. Tak czy inaczej, słuchajcie, jest, ile to? 22 fragi? Let's go. No słuchajcie, update oceniam na naprawdę solidny, dlatego że ja nigdy nie przypadałem za tym, że mi się kończą po prostu te. Jezu, zapisał mnie na kolejny mecz znowu. Co jest? Jak to wyłączyć? Ja zawsze fragi pokazuję na koniec. Dobra, jest cancel. Match stats, let's go, 22. Także update naprawdę solidny, ponieważ dodali pojazdy, które no w końcu nie są jakby zatrzymywane na trawie, oprócz tych ciężarówek, więc naprawdę na plus. No i słuchajcie, w tym update'cie będzie też łuk z grapplerem, więc chyba najlepszy update, ale póki co naprawdę fajne. Mam nadzieję, że nie mam mitycznej pompy dla wykrętów. No tak ogólnie, całkiem pozytywnie. Chociaż no nowy mityczny wysysak do liści kiepski tak jak zawsze, ale ogólnie update naprawdę na plus. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, łapcie, że jest subskrypcji dzwoneczku. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku już na arenie. Miłego dnia, wieczoru, nie wiem kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, elo!